Cześć, tutaj Marcin, jesteśmy w kolejnym odcinku z Fisher Online. Tak jak widzicie na ekranie, dzisiaj będzie taka rybka, co się nazywa Whitefish. Nie wiem jak to jest po polsku, to najwyżej wrzucę tam jak to się nazywa, bo nie mam pojęcia zielonego. To taki będzie odcinek może troszkę dłuższy, bo misję mam, właśnie zacząłem, bo właśnie nadeszła no parę minut temu, to będzie ze 20-25 minut temu. Misje wyszły nowe, jestem w Norwegii. I będziemy łowić tego Whitefisha. No taki będzie może dłuższy odcinek. To zobaczycie sobie, jak to ja sobie łowię te ryby. Dobra, mamy kolejne branie. I co? No będziemy łowić tego Whitefisha. Zaraz wam pokażę jeszcze, gdzie jestem. To będzie taki nieżywy live. No tutaj coś tam jakiegoś większego się trafiło, fajnie. Zaraz wam pokażę miejsce i wędki, na co łowię. Tutaj jeszcze mam tą trzecią wędkę, ale to jest spinning, bo... No... Na spinning dobrze te whitefisha biorą, zresztą mamy też przynętę na tego whitefisha, tam wyspecjalizowaną powiedzmy, to jest ta przynęta... to jest ta przynęta... Taka no za te żetony, tournament token, a więc no dobrze biorą te whitefishe na każdym łowisku. No cholera jasna, zapomniałem jak to się tam nazywało. No to nie, to jest to w ogóle? Albo boleń, bo też boleń może wziąć na to. Nie, no fajny whitefish, no ten to już mi się podoba lepiej. Dobra, sobie to rzucę. I co? Gdzie ja jestem w tej Norwegii? Gdzie ja jestem w tej Norwegii? Jestem tutaj. To jest tutaj, jak zaczynamy, no to... No, zresztą wiecie, dobrze. Nie mam jakiejś tam miejscówki, tak jak tu widzicie w lewym górnym rogu, albo tutaj na tym no, skanerze, czy tej mapie, no jakiejś tam nawigatorze. 695, 552 tutaj się zasadziłem, bo wcześniej tutaj łowiłem. No to nie znam w ogóle tego łowiska. Tej Norwegii nie znam, bo po prostu no mało tutaj łowi. Jakoś mi się słabo to podoba ta Norwegia. Tutaj mi się tylko podoba ta rybka, co się nazywa chyba to się nazywa. To jest Pink Salmon, czyli ten różowy łosoś. Łosoś różowy. Gdzie on tu jest w ogóle? No rekiny mamy, wiadomo, to już się nieraz mnie ludzie pytali, czy będę łowił te rekiny. No będę kiedyś łowił, ale no sprzętu nie mam chyba jeszcze takiego odpowiedniego na to, żeby je łowić. No właśnie, ten pink salmon, czyli różowy łosoś, no chyba tak, no preferuję niby głębinę, ale łowiłem go nie na głębinach. No to nie wiem. Dobra, ale my się zajmiemy tutaj tym whitefishem. To jest taka dosyć prosta ryba do złowienia, no tak jak widzieliście we Finlandii, nie wiem gdzie on tam jeszcze, nie wiem gdzie ta ryba tam jeszcze występowała. Tutaj mam, że złowiłem największą 5,5 kilo na ten salmon roe, czyli na tą ikrę, a więc no... No, raz łowię na to, raz łowię na tamto. Dzisiaj próbuję tak jak we Finlandii, czyli pozakładałem sobie, tutaj mam Lucky Fishing zanętę, przypon mam 11 kilo, żyłka to tam obojętnie, bo tak mi się wydaje, bo jak macie przypon jakiś tam cienki, to te ryby tam na tą żyłkę to niby chyba, tak mi się wydaje, no, nie zwracają w ogóle uwagi. Mam tutaj tą jętkę założoną, bo we Finlandii dobrze mi na to biorą te whitefishe. No i tutaj mam larwę tej jętki, no i sobie założyłem tą zanętę uniwersalną. Też mam przypon 11 kilo. No i co? I zobaczyłem jak to bierze. No i tutaj mam ten spinning do 14,5 kilo. Mam ten przypon, główka jigowa 1, 10 gram, do tego ten twister whitefish 1, 4-gramowy, to jest właśnie ta przynęta, która właśnie jest zaprojektowana powiedzmy do łapania trophy whitefish. No to zobaczymy, czy uda się złowić te trofeum. Nie wiem na jaką nawet, no nawet dwa brania mam, nie jedno. Nie wiem nawet na jaką prędkość to zwijać tego whitefisha. Zawsze tam jakoś
Dla mnie najlepsze prędkości to są 25 do 35. No, no to sobie tak zawsze tam jakoś to właśnie między tymi prędkościami zwijam. I czasami zwijam szybciej, czasami wolniej. No, ten to taki w ogóle jakiś do kitu, taki półkilowy whitefish, no ale trudno. No, czasem jest i tak. Teraz jeśli mamy, gdzieś tam rzuciliśmy sobie i wzięło, wciskamy przycisk literkę T na klawiaturze i rzucamy w to samo miejsce po prostu. Nawet możemy być plecami odwróceni i też przynęta wyląduje w tym samym miejscu. Z tego co właśnie tam dzięki temu panu czy pani w komentarzach właśnie powiedział mi o tym no nie triku, ale no przydaje się, bo jeśli gdzieś tam właśnie fajnie wzięło, no to się to bardzo przydaje. No następny taki jakiś mały, nie wiem, z rana wyłączę tą latarkę może. No z rana jakieś to małe te no biorą, ale biorą cały czas, no właśnie to aż za często biorą. No ten jakiś będzie tutaj ładniejszy. Ten będzie jakiś tutaj ładniejszy. No chyba whitefish. No może być, że, bo wiem, że tutaj ludzie też bolenie łowili. No bolenia to się troszkę boję, bo ten whitefish to tak, no taki nie walczy, no. Taki mało waleczny jest. Nie wiem, czy to nie była sieja czasami, bo to też taki jakiś podobny do tej siei jest. Ale nie wiem, nie będę wam mówił, bo nie wiem. Dobra, 3-kilowy taki, niezły. Akceptujemy do misji. Tutaj mam też misję jedną taką na 6500 doświadczenia. A więc no, też wziąłem. A, dlaczego nie? Nie wiem, czy te rybki się liczą. No właśnie, żadna się nie liczy, bo wszystkie biorę na tę misję do doświadczenia. Właśnie troszkę zapomniałem o tej misji na doświadczenie, no i by się przydało, żeby jakieś tam te większe chyba whitefishy to po prostu zabierać, a same jakieś tam te duperele po prostu zostawiać do tej misji, no ale jeśli będę zostawiał te duże, to też nie będą się liczyły do tej pierwszej misji, no to właśnie te misje to... Czasami uważajcie na tę misję, bo po prostu na doświadczenie się ich nie opłaca robić. Tak, jak ja bym to powiedział. Nie opłaca się robić misji na doświadczenie, jeśli te ryby są za duże, bo po prostu często, to jest moja opinia, często te ryby po prostu, które złowimy, one po prostu tyle kosztują, że nie opłaca się, że wartość tej ryby przekracza po prostu dostaniemy za nią więcej pieniędzy niż to doświadczenie jest warte. I tyle. Bo na przykład 6500 tego doświadczenia to pójdziecie sobie do Francji i sobie złowicie po prostu jakieś tam dwa goldeny, to ja wam mówię, to tak jak jest, bez konta premium, bez tego konta VIP, nie musicie mieć konta VIP, dostaniecie za jakiegoś tam gównianego golden carpia tego na przykład 2000 doświadczenia, no to złowicie takie trzy, które nie muszą być tam jakieś tam duże, wielkie czy blisko trofki, no i po prostu będziecie mieli te 6000 doświadczenia. Czyli dla mnie na przykład te doświadczenie, misje na doświadczenie to są takie no... takie badziewne, ja bym powiedział. Za mało tego doświadczenia po prostu dają. No, niech tam będzie na przykład na te misje, na te doświadczenie, to niech będzie na przykład, niech dadzą nie 6500, ale niech mi da 40 tysięcy, ale zamiast 15 kilo, no to mam nałowić, no nie wiem, niech będzie 50 kilo, ale każda jedna niech będzie tam, no nie wiem, no te misje na doświadczenie to w ogóle są takie do kitu,
Dla mnie bynajmniej. No. Ja wam mówię tak, jak jedyne misje na doświadczenie, które ja robiłem, to były w Polsce, ale to jest kiedy Polska, te polskie łowisko na rzece San nie było jeszcze tak znerfione, bo teraz to tam, tak jak widziałem teraz ostatnio, bo poszedłem sobie zrobić misję tam na Brzane było chyba, albo no nie pamiętam na co to było, na co to była ta misja w Polsce. To tam jest tragedia teraz na tej Polsce. No to jest tak znerfione, że to ja nie wiem, czy to tam się w ogóle po prostu opłaca jeszcze łowić. No, tam mi to jest jedno z tych łowisk, które najbardziej się podobało kiedyś. Teraz to jest jedno chyba dla mnie z najgorszych, oprócz Holandii. No, o. Tutaj to zostawiamy szybko, 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 bierzemy tą nożą. I co, poszło? Nie, nie poszło, dobra. Mamy tutaj rybkę. No właśnie na gruntówki to jest dobre, bo tam ryba to rzadko kiedy ucieka, jeśli macie haczyk jakiś tam większy, no, który pasuje rybie, powiedzmy. A na spinningu to po prostu może wam uciec ta ryba, no. Na gruntówce też, ale to jest mniej szans macie na to, no. Tak mi się wydaje, tak z tego, z mojego doświadczenia jakiegoś tam małego, które mam w tej grze po 1000 godzin grania, no to... No, ładny tutaj ten whitefish. Dziwne, że jeszcze się woleń nie złapał, no ale no to na razie niech się łapią te whitefishy, no. Taki 4-kilowy. Dobrze, że misję tą skończyłem, to teraz coś tam się będzie liczyło, żebyśmy coś tam sprzedali, bo na razie to mam jedną rybę, no. Tylko. No i coś tam mi się jeszcze do tego w grze zbugowało, czy ja nie wiem, czy coś... Nacisnąć to chyba nic raczej nie nacisnąłem. No ale nie pokazuje mi się cena i to już nie jest, to już jest drugi dzień po tym patchu, który wyszedł, jakiś tam wyszedł w nocy, no i cholera jasna, wszystko mi się tam pokićkało, nie pokazuje mi się cena za ryby, nie wiem, może i coś wcisnąłem, ale to wątpię, bo tam na tym ekranie sprzedaży ryby, no to ja tam nigdy nic nie wciskam. No, bierzemy ciebie też. I co? No łowimy sobie te rybki, no. Tutaj następne branie, no biorą, tak jak widzicie, biorą te whitefishe tutaj dosyć dobrze w tym miejscu. 739 dolców tylko do wygrania, 25 tysięcy doświadczenia, no ale tak jak wam mówiłem w poprzednim odcinku, to tam nie wiem, było o żabie albo to o tym karasie złocistym, no to... Tak jak dla mnie teraz, no to te doświadczenie to nie jest do niczego potrzebne, bo po prostu no, nie ma żadnego łowiska na wyższym poziomie niż tamta Norwegia. Jestem na tej Norwegii, no i czekamy, no, co będzie dalej. Tak jak wiecie, no ten cały Wolf, czyli Vitali Korklov, czy Korkolov, jak no. Przepraszam, jeśli tam źle mówię, jeśli on to też będzie oglądał. Przepraszam, jeśli źle wymawiam nazwisko, bo nie pamiętam. Jakbym pamiętał, to bym dobrze powiedział. No, no ale pan Vitali bardzo, bardzo szybko jakieś tam... No dużo tych łowisk daje, no. Po prostu, no. Gra się prężnie rozwija, tak jak to już mówiłem wam nieraz. W niektórych odcinkach, że no... Fajnie się ta gra rozwija, no. Oby tak dalej, no. Oby tak dalej, no. Wiadomo, graficznie to jest, no. no, to graficznie to wiadomo. No, to tak jak widzicie. No. Fajnie to wygląda. Woda fajnie wygląda. No, tutaj woda... No, też to nie jest super jakaś tam woda, no, ale... fajnie wygląda. Najlepszy wygląd wody, którą widziałem w grze, to chyba jest w Ultimate Fishing Simulator i w Fishing Simulator. Nie, jak to było? Fishing Planet, kurde. Teraz to dowaliłem. Fishing Simulator. No, ale to wiecie o co chodzi. Kolejny ten whitefish, no i tak jak widzicie, ta misja to tam zajmie wam z tego co gadam. To nawet dwie misje zrobiłem za jednym zamachem. Bo tam na te doświadczenie cholerne i na te doświadczenie to tylko strata. To była ta misja na doświadczenie, to była tylko strata pieniędzy. No.
łowimy dalej. No. Tak, żeby nałowić tam z 50 chociaż whitefishów. No. A może się trafi. O, tutaj to zostawiamy i bierzemy się za spinning, bo coś tam było, ale już uciekło. Czy nie? Nie, nie uciekło. Ucieka, ale nie ucieka. Dobra, coś tam mamy, ale to coś malutkiego. No. Taki mały jakiś. Biedny ten whitefish killowy, no. Ale doświadczenie nie jest takie jakieś tam złe. To nie jest źle, no. No tak mówiłem wam, no na tym poziomie ja nie potrzebuję tego doświadczenia cholernego. Bardziej potrzebuję jakieś sobie wędki lepsze kupić, no bo po prostu... Był ten niby patch o tych rybach, że są za silne. Co też uważam, że po prostu są za silne te ryby niektóre. Na przykład zwykły podstawowy ten trout, czyli ten pstrąg. Taki najzwyklejszy. No to 1,5 kilo on mnie ciąga z wędką 18 kilo. Ale to tak poważnie mnie ciąga. Nie, nie, to nie jest to, że to waży 20 kilo. To jest tam... Jakiś gówniany kilowy czy dwukilowy, on mnie tak ciąga, że na 18-kilowy zestaw, że to się w pale nie mieści. No to tak to. No właśnie, misja wykonana. 739 dolców w kieszeni. No to właśnie taki ten pstrąg kilowy, czy tam dwukilowy. No 3-kilowy to już w ogóle ciąga cię na przykład, jeśli się łowi na tą 18-kilowy zestaw, ten muchowy. No to jest po prostu porażka, no myślisz, że ty ciągniesz coś tam w ogóle wielkiego, a to jest po prostu, no jakieś główienko 3-kilowy, ten zwykły trout, a ty się spodziewasz, że o, jakiś może Atlantic Char, tam nie wiem, z 10 kilo ma. No to te zbalansowanie siły tych ryb tutaj w tej grze to jest po prostu, jak dla mnie, to jest tragedia. Czasami się męczysz na przykład na 6-kilowy zestaw z okoniem. No okonie są jakoś tam zbalansowane, no, ale te inne ryby, te trouty zwykłe, no to nie wiem, to dla mnie jest w ogóle... O, dostaliśmy kwiatka, aha, no dostajemy teraz te kwiatki, zaraz wam nawet pokażę. Dostajemy te kwiatki, bo jest jakiś tam event, tutaj mam konto premium jeden dzień. No i dostajemy te kwiatki, możemy bukiet tam stworzyć i tam dostajemy doświadczenie jakieś za dodatkowe, za złowione ryby i tam nie wiem co tam jeszcze. Dobra, mamy dwa kolejne brania, jakieś tam coś tam poczyszczało chwilkę. No i tak jak wam mówię, no był ten niby patch, że tam ryby są za silne i niby był ten patch, ale one są dalej za silne, jak dla mnie. Mamy na przykład, tak jak ja mam tutaj zestaw na 35 kilo. I co? Rzucam, ciągnę, no ten akurat no spinning to miałem do 40, miałem spinning mam do 40 kilo, a żyłkę miałem do 45. 20-kilogramowy ten Baltic Salmon, czyli ten łosoś jakiś tam bałtycki, czy no tam cholera wie jak on tam się nazywa, obojętnie. 20-kilowy, no po prostu mnie wytargał, że ja musiałem zapieprzać do niego łódką i to jeszcze płynąłem na połowę prędkości tej szybkiej łódki na Finlandii. Ja nie mogłem tego łososia dogonić. No wiem, że ryby są szybkie we wodzie, no ale bez przesady, no nie dość, że nie możesz go wyciągnąć. Na 40-kilowy, 45-kilowy zestaw, no to ja nie wiem o co tu chodzi. Robisz ten hamulec, ale ten hamulec to są tylko cyferki. Dla mnie to ten hamulec to nie ma w ogóle żadnego znaczenia w tej grze. Dla mnie. Hamulec jak wciśniesz na wędce, to ta ryba coś ci tam przyhamuje, coś tam straci siły więcej, czy no... Jest jakaś reakcja tej ryby. Tutaj tej reakcji ryby nie ma, jeśli masz większy hamulec. No, ta ryba cię ciągnie i tak, no, nie ma rady. Nie ma rady. No, ten hamulec to są tylko dla mnie numery na ekranie, ale ten hamulec to w ogóle nie działa. No, te ryby też są o wiele za silne
Nawet po tym patchu, który wyszedł, no niestety, no tak to jest. No to jest taki największy dla mnie mankament wędkarstwa tutaj w tej grze, że no te ryby to są po prostu no jakieś himeny. Jeśli ktoś pamięta bajkę, no to taki himen, jeśli uniósł ten swój miecz, no. Po prostu one są tak silne tutaj, że no 3-kilowy na przykład, te, tak jak wam mówiłem, 3-kilowy ten zwykły trout, taki gówniany, no on ma taką samą siłę jak 15-kilowy Arctic Char. No to ja nie wiem, o co tu chodzi. No, taki trochę, no, skargi, powiedzmy odcinek o skargach, no, ale nie, łowimy sobie Whitefisha, może złowimy... Może złowimy jakąś trofkę w końcu. No. Wiecie gdzie łowię. Łowię tutaj. Wiecie na jaki sprzęt łowię. O właśnie na Mayfly'a tego. Tak jak na Finlandii takie zestawy. No nic tam jakiegoś wielkiego. Tyle że zamiast tutaj Salmon Roa no to stosuję tego Mayfly Larva. No. Tak chciałem sprawdzić. Dobra. Mamy jakieś tam branie. No to co? Trzeba wyciągnąć rybkę, no, taka jakaś może większa, bo widać, że się coś tam chce z nami pociągać. No może się coś złowiło innego, bo to na tą larwę jętki, no to też tam może się coś tam zawsze przytrafić, bo tak tu w tej grze jest, że no na jedną rybę jest wiele przynęt. No i tyle, no. No tak w życiu, no tak. To jest taki... Tutaj ta gra to jest taki przykładowy, to jest taki przykład klenia, że łowisz, no też tak trochę w życiu jest, no ale tutaj to jest taki przykład klenia ta gra, że kleń bierze na wszystko, bo tak jest w życiu, no bierze na czereśnie, bierze na jakąś zdechłą rybkę, bierze na chleb, bierze na... Nie wiem, na ser, na robaki, na białe, czerwone. No, na wszystko bierze kleń. Tyle, że jest rybą bardzo ostrożną, tak jak wiecie zresztą. No, jeśli ktoś wędkuje, to wie, że kleń to... Jeśli chce się złowić jakiegoś tam klenia, no to... No, taki ładny, największy mój na razie w historii. 5,964 kg, 80 cm. Ten whitefish, no. To elegancki, no to dla mnie właśnie to jest dużo w tej grze sklenia, powiedzmy, jeśli miałbym porównać do jakiejś ryby to tą grę, no to jest kleń, no tutaj ryby biorą wszystkie na wszystko, a taki jest, taki miałem przykład na przykład z, no na karpie to nie mówię, bo karpie też tam biorą na wszystko, ale to jest normalne. Ale na przykład na tym nowym łowisku w Szkocji. Masz go złowić na... z tego co... Nie pamiętam właśnie... Chyba mi ktoś mówił, że na kawałki ryb złowił jakiegoś tam małego. Drugi złowił na tego Salmon Roe, czyli na tą ikrę. Ja sam złowiłem też na tego Salmon Roe. Złowiłem na blachę, złowiłem na obrotówkę, złowiłem na obrotówkę małą, złowiłem na tą największą, złowiłem na woblera, złowiłem na co jeszcze tam było, jeszcze coś tam było właśnie, no, na gumkę też złowiłem, no, i ludzie też łowili na gumkę te pierwsze rekordy, tutaj właśnie na tym łowisku w Szkocji, tego Orkney Chara całego. No to bierze też wszędzie, ale bierze tylko chyba ma tam jakieś parę godzin, z tego co ja zauważyłem, no to ma tylko tych parę godzin, przy których jakoś tam lepiej albo gorzej bierze. Dobra, misja wykonana, zobaczymy jeszcze jakie mamy tu misje, ale bardziej się o to rozchodziło, żeby połowić sobie troszkę, coś tam poględzić. Pieniądze dostaliśmy za misję, no za bilet, no, najważniejsze, że za bilet już się zarobiło, no, bo tutaj za te rybki, no to tak słabo, no mam tylko te dwie duże, ta reszta to takie dętki troszkę. Tutaj właśnie... Coś mi zniknęło, to że kiedy będę chciał sprzedawać ryby, to nie pokazuje mi się to, nie wiem, jeśli wiecie o co chodzi,
to dajcie w komentarzach, o co chodzi, bo znika mi cena na tych rybach. Dobra, poczekam jeszcze. A, no, to akurat. To jeśli nie weźmie nic na drugą wędkę, to będzie ostatnia ryba taka w tym odcinku. Takie pogadance na Fisher Online, gdzie sobie połowimy te ryby. No. Też tak głupie jest trochę, że no te ryby jak na gruntówkę ci złapią, to no to po prostu one już chuja tam nie uciekną. No. Bo nie, bo tak są zaprojektowane, nie wiem, zaprogramowane. No. Jeśli się wzięła na ten haczyk, no to woda fajnie wygląda, no fajnie wygląda, no woda fajnie wygląda, no bo te krajobrazy to no dobra. Pomijmy to tam szerokim łukiem te krajobrazy. Coś miałem mówić o... O, no, no to jeszcze się tutaj wzięła rybka. To będzie ostatnia, bo już żadnej wędki nie mam zarzucony. Jakieś znowu dętka, niestety. No nie było szczęścia, akurat może tak sobie myślałem, a może się złowi jakiś tam, jakaś tam trofka przypadkowo, bo to wiadomo, te trofki to tutaj też... zależnie od godziny i to takie inne sprawy, i od szczęścia. Często jest tak, że się skonektujecie, nic nie bierze, później się zdeskonektujecie i skonektujecie z powrotem. No i te ryby to już w ogóle jak na nowo w tym samym miejscu są nowonarodzone. Dobra, lecimy do sklepiku. Zobaczyć, ile za tego whitefisha w ogóle płacą. O, nie wiem, nie pamiętam, co to za ryba była. I tak jak widzicie, mam 100%, ale nie pojawia mi się ile ja za nią dostanę, co to jest za cena. No to nie wiem, o co chodzi. Jak ktoś wie, to niech napisze w komentarzu i tyle. No bo niestety, cena za ryby mi się nie pojawia, ani tutaj we wszystkich, ani tu na poszczególnych. No to nie mam zielonego pojęcia, o co cholera chodzi. Wszystko się zaczęło od tego patcha. Który tam wyszedł, nie pamiętam, który, zrobię sobie zdjęcie, najwyżej wyślę do biura, o, powiedzmy. No. Największego złowiłem na mayfly larwa, ale tutaj mayfly zwykły, czyli jętka, larwa jętki, na jętkę, to możecie na to sobie spokojnie łowić. Jeśli chcecie, to możecie spróbować na ten salmon roe, ale na ten salmon roe to często będzie wam się tutaj w tym miejscu, co ja tam mówiłem, to będzie wam się łowił ten Arctic Char. No a on to może, jeśli macie ten taki sam przypon, którym ja miałem, a ja miałem ten właśnie 11 kilo, no to ten Arctic Char to tam może was troszkę pociągać, bo ten Arctic Char to taki jakiś tam troszkę większy rośnie, no to uważajcie po prostu, no, żeby nie pozrywać zestawów. Jeśli wam weźmie i wiecie na przykład, że już go nie wyciągniecie, to naciśnijcie literkę T, czyli zwalniacie kabłąk i on tam sobie po jakimś czasie no popłynie w cholerę. No. A jak wam już macie mało tego i mało żyłki i nie pomaga wam to, no to wiecie, że już nie weźmie, no to po prostu wciskacie tutaj, o, i do menów wychodzicie, exit to main menu i to wszystko. A jak nie, to Alt F4 i po wszystkim, i macie i sprzęt i nic tam nie tracicie. Tak jak to było i jest w Russian Fishing. Dobra, to na tyle w tym odcinku z tej zimowej Norwegii, w której przez od początku jak tutaj jestem, tak samo jak w Szkocji, jest zawsze zachmurzone niebo i 0 stopni. Tak jak widzicie zresztą 22.55, a więc 10.55 wieczorem, godzina, o której nagrywam ten odcinek. Nie mam pojęcia, ile cholera jasno zrobiłem, coś tu się pojebało w tym wszystkim. No nie wiem ile zarobiłem za te ryby, no możecie sobie policzyć, no 50, 40, 90, 114, 138, 162, 174, 180, 186, 192, powiedzmy 197,
200, no tam 200, 205, 210 powiedzmy dolców za te parę rybek, no to za 13 rybek 33 kilo, tam 210 powiedzmy. I tyle. Dobra, lajkujcie, dislajkujcie, subskrybujcie. Taki odcinek na luzie, powiedzmy, z Fisher Online z Norwegii, z Whitefisha. Trzymajcie się ciepło i pozdrowienia i cześć wszystkim. Widzimy się w następnym.